Witam ponownie. Słuchajcie, znowu z dedykacją super dla pana Łukasza, bo to on cierpliwie czeka najdłużej na te odpowiedzi. Pytanie dotyczące poziomu budownictwa. Więc poziom budownictwa wygląda w ten sposób. Można podzielić na dwa okresy, do roku 99 i to, co jest po roku 99. To znaczy, do roku 99 budowano jak się chce, z czego się chce, łącznie z tym, że piasek z plaży, więc mnóstwo soli. No i wyglądało to tak, jak wyglądało. Nie trzeba dużo mówić. Tynki odpadające, rozpadające, pękające ściany. No i tak się budowało. Nie mówię, że wszyscy absolutnie, prawda, bo są też obiekty, które były budowane normalnie, ale dużo starych budynków, nie inaczej, nawet nie starych, dużo budynków, które ma powiedzmy 40 lat, już nie nadają się do użytku. Dlatego to, co jest po roku 99, tak bardzo różni się od tych starszych budynków. Teraz buduje się już według bardzo nowoczesnych standardów. Buduje się pod bardzo ścisłymi kontrolami. Oczywiście ktoś jak zacznie doczekać, dlaczego, tak? Co się stało, że nagle w 99 dokonał się cud i zaczęło się budować lepiej. No co się stało? Było wielkie trzęsienie ziemi w Istambule. Mnóstwo ludzi zginęło, mnóstwo budynków padło i od tamtej pory cała Turcja, bez względu na to, jaki ma poziom zagrożenia trzęsieniem ziemi, nawet taka Alania, która ten poziom ma nikły, ja tu jestem od lat 11 i nic się nie dzieje, no, chyba jakieś ostatnie trzęsienie ziemi było z, nie wiem, 1000-2000 lat temu, więc żyjemy sobie spokojnie tutaj. Natomiast, tak jak mówię, to, co się wydarzyło, wpłynęło na zupełną zmianę ustawy dotyczącą budownictwa i kontrole są bardzo rygorystyczne. Kontrole odbywają się na każdym poziomie etapu. Wiecie, wylanie fundamentu. Kolejny poziom jest bardzo, bardzo kontrolowane, więc w tym momencie to, jak się konstruuje, to, że budynki stoją na nogach, w takich filarach specjalnych, które są odporne na ewentualne trzęsienia, to, jakich materiałów się używa do ścian nośnych, jakich materiałów się używa do ścian działowych, to już wszystko jest dużo wyższej rangi. Natomiast nie ukrywam, że nadal jeszcze kuleje izolacja, jeżeli chodzi o dźwięk. Tu ze względu na to, że mieszkamy w regionie bardzo ciepłym, to jakoś deweloperzy nie analizują tego, co się dzieje, że nawet jak mamy gorąco i jest powiedzmy 45-50 stopni w słonku, to że ta izolacja cieplna naprawdę dałaby duże oszczędności na prądzie, bo wtedy nasza klimatyzacja nie musiałaby aż tak bardzo chodzić, pracować i chłodzić powietrza. Ale myślę, że to już troszeczkę za dużo wymagamy. Na to musimy poczekać jeszcze trochę. I to samo dotyczy właśnie izolacja cieplna, izolacja jeśli chodzi o dźwięk, to tutaj z tymi dwoma rzeczami mamy problem. Plus jeszcze zauważam, że sporo deweloperów, którzy nie mają jeszcze dobrego doświadczenia, dużego doświadczenia powiedzmy, kuleją z izolacją wodną od fundamentu. To ewidentnie widać na parterach, w piwnicach, że w niektórych budynkach to kuleje. Aczkolwiek no to myślę, to już są przypadki i to jest też tak, że zależy to od lokalizacji, tak? Mamy tereny, które no nie wiem, powiedzmy, że są terenami pobagiennymi, tak? No i tam ta izolacja no, musi wyglądać zupełnie inaczej. Są tereny, gdzie buduje się na skalę i nie ma problemu, nawet jak ta izolacja będzie mizerna, to i tak tam się nic nie dzieje. W każdym razie, generalnie rzecz biorąc, budynki budowane przez te ostatnie 20 lat, to jest niebo a ziemia w porównaniu do tego, co było 30 lat temu. Czyli co? No, nastawiamy się na coś takiego. Kupujemy budynki budowane po tym 99 roku. Plus, jeżeli decydujemy się na starszy budynek, dlatego że ma super tanie mieszkanie, to tylko i wyłącznie po to, żeby iść w kierunku rewitalizacji tak zwanego cancel donuszum. O tym już był kręcony inny filmik, podlinkuję go pod tym i tam dowiecie się, o co chodzi. Słuchajcie, chyba wyczerpałam pytania pana Łukasza. O nie, widzę jeszcze jedno, ale to już w osobnym filmiku, żeby nie mieszać tego, żebyście mogli znaleźć to, co potrzebujecie. Także do zobaczenia pod następnym tematem.